TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. Dzień dobry. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Alicją Ogniewską, doradcą podatkowym w TPA Poland, w temacie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła. W dzisiejszym podcaście skupimy się na jednym bardzo konkretnym warunku dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła w Polsce. O opodatkowaniu jakich płatności i o jakim warunku będziemy rozmawiać? Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na jeden warunek, jaki musi być spełniony, żeby skorzystać z tak zwanych zwolnień dyrektywą. Mówię tu o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend. I często nazywamy te zwolnienia zwolnieniami z dyrektyw, ponieważ zostało implementowane do polskich ustaw na podstawie dyrektyw unijnych. I tak w artykule 21 ustawy o podatku dochodowym od do osób prawnych mamy wskazane warunki dla zwolnienia odsetek, im podobnych i należności licencyjnych, które mają podstawę w Interest Royalty Directive. Natomiast w artykule 22 ustawy o CIT mamy regulacje dotyczące zwolnienia od podatku źródła dla dywidend i innych przychodów z udziału w zysku osób prawnych, prowadzone na podstawie tzw. parent subsidiary. To jaki szczególny warunek z tych przepisów chcemy przeanalizować? Obu wspomnianych przepisach wskazane jest, że podmiot zagraniczny, żeby skorzystał ze zwolnienia z zapłaty podatku źródła od płatności otrzymywanych z Polski, nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Yy, warunków do zwolnienia oczywiście jest więcej, ale na potrzeby dzisiejszych rozważań nie będziemy ich wszystkich opisywać. Yy, w tej samej jednej przesłance yy, można doszukać się wielu pytań. Yy, na przykład, czy podatnik. W takim razie ten zagraniczny podatnik nie może być podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego w kraju swojej rezydencji. Czy zagraniczny podmiot musi płacić w takim razie jakikolwiek podatek dochodowy? A może wystarczy, żeby na podstawie lokalnych przepisów jakaś kategoria dochodów nie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego, nawet jeśli tych dochodów podatnik nie uzyskuje i nie płaci realnie żadnego podatku? Czy jednak konieczne jest, aby płatności realizowane z Polski były efektywnie opodatkowane w kraju rezydencji, żeby w Polsce mogły skorzystać ze zwolnień? Ciekawy szczegół, ale chyba dotyczący specyficznej kategorii podatników. W jakich przypadkach te pytania stają się istotne? Czy znamy na nie odpowiedź? Jak to w podatkach bywa, niewiele rzeczy jest oczywistych, e, tutaj też nie mamy jasnej odpowiedzi. Jak należy interpretować ten szczególny przepis? Na pewno analizować go powinniśmy w każdym przypadku, w którym zagraniczny podatnik otrzymujący płatności z Polski korzysta w jakimś zakresie ze zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym. Chodzi więc o podmioty, które ze względu na specyfikę swojej działalności są zwolnione podmiotowo od podatku dochodowego na podstawie lokalnych przepisów. Albo jakaś część ich przychodów lub też całość jest zwolniona z opodatkowania ze względu na, licz na zaliczenie do określonej kategorii przychodów. I wtedy mówimy o tak zwanym zwolnieniu przedmiotowym. Analizując spory podatników z organami podatkowymi, można stwierdzić, że takimi podmiotami są najczęściej zagraniczne spółki inwestycyjne, działające w różnych formach prawnych i korzystające w różnym zakresie ze zwolnień z podatku dochodowego. Na podstawie lokalnych przepisów. Skoro są spory z fiskusem, to jakie wnioski co do interpretacji analizowanego warunku płyną z rozstrzygnięć spraw podatników? To zacznę od kilku wyroków, jeszcze nieprawomocnych, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, do którego trafiają w ostatnich latach sprawy w zakresie podatku źródła, a dokładnie od 20, 2021 roku, kiedy to przeniesiono właściwość miejscową w zakresie podatku źródła. Będę też używała pojęcia WHT, czyli z czyli angielskiego, skrótu z angielskiej nazwy tego podatku, czyli Withholding Tax. E, przeniesiono właściwość miejscową w zakresie właśnie tego podatku do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, dla spraw z całego kraju. E, rozstrzygnięcia w USA w Lublinie dotyczyły odmowy wydania opinii o zastosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. I przesłanek dla odmowy było kilka, ale w wyrokach poruszana była między m.in. kwestia efektywnego opodatkowania wypłacanych płatności w kraju rezydencji otrzymującego. I WSA w Lublinie odwołuje się często w tym zakresie do tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w 2019 roku w sprawach połączonych, pierwsza z sygnatur to tam CES, to 15, łamane przez 16. I orzeczenie Europejskiego Trybunału może stanowić tutaj argument dla wykładni polskich przepisów, gdyż, jak wspominałam, stanowią one implementację dyrektyw unijnych. Z przepisów dyrektyw wynika, że podmiot otrzymujący płatności może skorzystać ze zwolnienia z UHT, o ile podlega w kraju rezydencji lokalnemu odpowiednikowi podatku dochodowego, i tu są zastrzeżenia. Zastrzeżenie w dyrektywie odsetkowej brzmi, że podlega bez zwolnienia, a w dyrektywie, w dyrektywie dywidendowej em, jest zastrzeżenie, że podlega podatkowi bez możliwości wyboru lub zwolnienia. I tak we wspomnianym wyroku CUE stwierdził, że, że w przypadku, gdy otrzymane przez luksemburski podmiot odsetki są rzeczywiście zwolnione od lokalnego podatku dochodowego, to podmiot ten nie spełnia przesłanej do zakwalifikowania jako spółka korzystająca z przywilejów dyrektywy. Trybunał uzasadnił taką wykładnię innymi celem dyrektywy, zgodnie z którym odsetki powinny być opodatkowane w jednym państwie członkowskim tylko raz. Na tej podstawie polski sąd zdaje się wysnuwać wniosek, że jeśli zagraniczny podmiot nie płaci żadnego podatku w kraju rezydencji, to otrzymane z Polski płatności nie są efektywnie opodatkowane. W tym zakresie WSA próbował też działania organów podatkowych, które polegały na analizie na przykład na podstawie sprawozdania finansowego, czy podmiot w ten płaci jakikolwiek podatek dochodowy za granicą. Jeśli nie, uznawano, że nie jest spełniony warunek niekorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w rezydencji i w konsekwencji nie można skorzystać z preferencji w zakresie WHT. Co ciekawe, w omawianym wyroku CUE nie rozstrzygnął sprawy co do faktycznego opodatkowania w kraju rezydencji, tylko przekazał do Sądu Krajowego analizę, czy w tej konkretnej sprawie płatności były zwolnione z opodatkowania. I w konsekwencji też eksperci, komentując ten wyrok, wskazują, że nie mamy wciąż jasnej odpowiedzi, w jakim stopniu zagraniczny podmiot musi być opodatkowany. Czy zwolnienie podmiotowe eliminuje szansę na zwolnienie z UHT? Czy decydujące jest opodatkowanie samych płatności wypłacane w kraju źródła? Wyrok ten y, jednak jest w dość jednoznacznym kontekście powoływany w rozstrzygnięciach polskich organów i sądów. Z tego by wynikało, że polski fiskus jest tutaj zdecydowany, bez efektywnego opodatkowania za granicą nie ma szans na zwolnienie z podatku źródła. Tak, chociaż z drugiej strony jest też całkiem świeża interpretacja indywidualna wydana dla maltańskiej spółki otrzymującej z Polski płatności podlegające WHT. W interpretacji tej organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym fakt, że jakaś kategoria przychodów nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na Malcie, oznacza, że warunek dla zwolnienia z WHT jest spełniony. W przedmiotowej sprawie akurat maltańska spółka korzystała ze zwolnienia podatku dochodowego w kraju rezydencji, jednak z wyjątkiem dochodów z nieruchomości położonych na Malcie. Eee, co prawda, tak też wskazała w, w tym wniosku o interpretację, w momencie uzyskania płatności z Polski nie miała żadnych dochodów z maltańskich nieruchomości, ale argumentowała, że skoro przepisy lokalne nakazują opodatkowywać jakąś kategorię przychodów, to należy uznać, że podmiot nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Eee, Strona podnosiła więc bardziej kwestię teoretycznego opodatkowania jakiegoś przychodu, aniżeli efektywnego opodatkowania samych odsetek czy dywidendy w kraju rezydencji. I dyrektor e, KIS potwierdził, że w takim przypadku można zastosować zwolnienie z podatku u źródła w POST. Z interpretacjami podatkowymi trzeba jednak pamiętać, że są wiążące tylko w indywidualnych sprawach. Ponadto w tej konkretnej interpretacji wnioskodawca już w opisie sprawy wskazał, że maltańska spółka nie korzysta ze zwolnienia od całości dowodów, więc organ podatkowy być może w ogóle nie analizował tej kwestii, gdyż w postępowaniu w sprawie interpretacji był związany opisem zdarzenia przyszłego, dla którego dokonywał jedynie oceny skutków podatkowych. W takim razie nie mamy pewności co do wykładni dyskutowanego przepisu. Czy polskie podmioty, będące płatnikami podatku u źródła, mogą te kwestie skonsultować z fiskusem albo zabezpieczyć się w jakikolwiek sposób przed ewentualnym sporem? Polscy płatnicy na pewno mają opcję zawnioskowania o wydanie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie. Postępowanie to ma swoje ograniczenia i niekoniecznie oznacza, że urząd skarbowy będzie miał takie samo podejście jak dyrektor krajowej informacji skarbowej przy wydawaniu interpretacji. Jednak uzyskana interpretacja chroni przed negatywnymi skutkami, takimi jak od, to jest odsetkami od zaległości podatkowych, czy odpowiedzialnością karno-skarbową. Kar Niekiedy interpretacja w określonych przypadkach e, może spowodować zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. No i zawsze jest to e, oficjalna droga pozyskania opinii fiskusa w kon konkretnej sprawie. E, warto jednak pamiętać, że od 2022 roku wszedł w życie tak zwany mechanizm pay and refund w odniesieniu do kwalifikowanych płatności. To jest z tytułu odsetek, dywidend i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych. Mechanizm ten polega na tym, że od płatności przekraczających w roku 2 miliony złotych do jednego podatnika, płatnik musi pobrać podatek u źródła według stawki krajowej, bez możliwości zastosowania niższej stawki z umowy o unikaniu podmiennego opodatkowania, czy właśnie zwolnienia. Następnie podatnik lub płatnik, jeśli poniesie ciężar ekonomiczny podatku, może ubiegać się o zwrot podatku od polskiego fiskusa. Eee, więc pozyskanie wspomnianej wcześniej interpretacji podatkowej nie pomoże w uniknięciu konieczności poboru podatku od kwoty płatności ponad 2 milion. Eee, jest jednak odrębna procedura regulowana w artykule 26b ustawy o ZIT, Procedura o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku źródła lub o stosowaniu preferencji, czyli o stosowaniu z reguły niższej stawki z umowy międzynarodowej. Mając taką opinię, płatnik może stosować zwolnienie lub niższą stawkę niezależnie od kwoty wypłacanych płatności. Wnioskując o tak zwaną opinię WHT możemy więc uzyskać oficjalne potwierdzenie, że zwolnienie czy niższa stawka przysługuje w konkretnej sytuacji. Opinia wydawana jest na 3 lata, ale w razie potrzeby można wnioskować o kolejną. Tylko specyfika tej procedury wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów i udowodnienia przez wnioskodawcę, że wszystkie warunki z przepisów są spełnione. Jeśli organ będzie miał jakąkolwiek uzasadnioną w jego ocenie wątpliwość, odmówi wydania opinii. E, można taką odmowę zaskarżyć do sądu, ale to znacznie wydłuża cały proces. Które z zaprezentowanych podejść za tym rekomendujesz? E, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. E, każda sytuacja jest indywidualna i warto poprosić o wsparcie doradcę, żeby Dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb danego podatnika. Moja praktyka wskazywałaby, że wybrana opcja może być pewną kombinacją przedstawionych treści i rozwiązań. Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie i za poruszenie tego ciekawego tematu. Do usłyszenia w następnych podcastach. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.